Cześć. Cześć. Tu? Ja. Ja. No mamo, powiedz ja. I ja. No juhu! Czyli? Ja. Ola. A? Maja. I mama. I mama. Kulturki. I mama. Kulturki. Kulturki! O jakiej książce dzisiaj rozmawiamy? Rozmawiamy o koń na resepty, grzyby malowane i galopek do gwiazd. O czym rozmawia Ola, a o czym rozmawiamy ja? Ja o koń na resepty i grzyby malowane, Ola na grzyby malowane i galopek do gwiazd. Maja wystrzeliła z siebie książki i tytuły. Jak pewnie słusznie zauważacie, kolejny raz jest hobby Mai. Czyli konie. I to kolejny raz odcinek o serii. Aż 3 książki dzisiaj omawiamy. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ Maja będzie opowiadać o tomie pierwszym i drugim, a Ola będzie opowiadać o tomie drugim i trzecim. Bo to jest taka sytuacja, że Ola nie zdołała posłuchać tomu pierwszego, a Maja nie zdołała posłuchać tomu trzeciego. Ale może jeszcze raz przypomnijmy tytuły książek i autora. Autorem całej serii jest Agata. Agata Widzowska. I ma pieska, ale to tak prywatnie. A książki, jakie mają tytuły? Galopem do gwiazd. To jest ostatnia część. Pierwsza część. Galopem do gwiazd, grzyby malowane. Koń na receptę. To jest tom pierwszy. Drugi tom. Grzyby malowane. Super. I tom trzeci. Galopem do gwiazd. Maja znowu galopuje. Nogi jej się cały czas ruszają i ja nie mogę jej uspokoić zasadniczo. Maja tak jakby cały czas siedziała na koniu i gdzieś jechała. Zatem może była koniem. Musimy ją zająć mówieniem. Maju, opowiedz nam o głównych bohaterach tych książek. A może Ola opowie? Ja chętnie. Dobrze. Jest na pewno... Szogun. Najpierw opowiem o ludziach, a potem o koniach. Ja o koniach, dobra. Jest na pewno Jagoda i ma swoją najlepszą koleżankę Gaję. To jest we wszystkich częściach Maja. Mhm, wszystkich. Ile mają lat dziewczynki? Nie pamiętam. Też nie pamiętam. Chyba nie mówili, ale nie chodzą mówili. Na pewno chodzą do szkoły. I jest tam wujek Leon i ciocia ich. I ona kocha zwierzęta. Puściłaby aligatora do biblioteki. Ciocia? Mhm. Fajna ciocia. A to znaczy, że pracuje w bibliotece? Nie. Czyli jest wujek, jest ciocia, są dziewczyny. Kto jeszcze jest? I są jeszcze koledzy tam tej Jagody. I tam jest Karol chyba. I Michał? Maja? Jak to on? Nie było Michała. Był Karol. I była jeszcze tam Julia. Akurat bardziej pamiętam dziewczęskie imiona. I jeszcze była Kinga. No, czyli dziewczyny miały dużo znajomych. Tak? A teraz ja może powiem o koniach. Dobrze. Była Luna. Tak? Był Szogun. A Luna to kto? Czyli to był koń? Luna to była taki... To był taki... Wszystkie były wspólne. Aha, okej. Okay. Stadnienie jakieś, tak? No. Jeszcze chyba był... Szogun, tak? Szogun to był ich koń na receptę. Mhm, dobrze. Jeszcze były jakieś konie? Impuls. Impuls, właśnie, impuls. On tak impulsował. Impuls. Impuls i jeszcze była... Jak ona się nazywała? No nie pamiętam zbyt dobrze, ale... Nie pamiętam, że właśnie w tej drugiej części się pojawia jakiś koń nowy. Taki, jakoś... Tego pana. On rodził, ale to później. No i to były na razie tacy bohaterowie. Dobrze. No to powiedzcie, dlaczego Szogun jest koniem na receptę? Koniem na receptę. Dlatego, że były dzieci, które nie widziały, nie słyszały, mówiły jakieś dziwne rzeczy. No takie... oni ich nazywali tam przytulakami i oni do nich przychodzili na taką jakby konioterapię. I oni się ciągle przytulali. Dlatego ich nazywali przytulakami.
No i oni jeździ na koniach. No i oni tam, oni byli dla mnie i dla konia, karmili te konie. A właśnie szogun był używany tam najczęściej właśnie, jak się jeździło na tym koniu, który miał się jakby na nim jeździć, to właśnie on był takim koniem, na którym się jeździło, kiedy właśnie był taki koń na receptę. A wiecie, jak się nazywa taka terapia z końmi? Jak? Hipoterapia. Hipoterapia. I to jest bardzo znany i podobno bardzo dobry sposób rehabilitacji, i która bardzo poprawia właśnie nie tylko samopoczucie i dzieciom i dorosłym, ale też potrafi bardzo dobrze wpływać na np. nie wiem, na mięśnie, tak? Czyli bardzo rozwija, bo to są bardzo dobre ćwiczenia też z końmi. I przy bardzo wielu chorobach, ale nie tylko chorobach, bo też z końmi można się uczyć wielu rzeczy, tak? Można rozwijać swoje zdolności, swoje umiejętności, pracując z końmi. Nie tylko jeździeckie, ale wszystkie inne. Bo konie są bardzo cierpliwe i bardzo fajnie się z nimi pracuje, tak? Znaczy można się właśnie od nich tych wszystkich rzeczy nauczyć, tak? I takie na przykład dzieci, które nie widzą, nie słyszą. Na przykład nie widzą, no mają jeszcze inny kontakt. No wyobraźcie sobie, nie jak czują. Właśnie, o te dzieci dużo bardzo odczuwają innymi zmysłami, tak? Węchem, dotykiem. Uszami, tak, to dużo odczuwają. Słuchem. Ale właśnie dziwne to jest, dlatego że ja na przykład wiedzę, jak ktoś nie ma oczu, to lepiej słyszy niż widzi. Tak jest. O wiele. Tak jest, dlatego że właśnie jak nie ma się jednego zmysłu, to bardzo mocno wyostrzają się inne zmysły, tak? Czyli, że trzeba trochę nadrobić sobie to takie czytanie świata i tego, co się dzieje dookoła. A na przykład jak ktoś nie ma na przykład słuchu, to wszystko bardzo dobrze widzi. No może tak być, dokładnie, ale te dzieci tutaj w tej książce miały możliwość takiej hipoterapii, która im bardzo pomagała, i szogun, rozumiem, był takim koniem, szogun. Którym dzieciaki chciały mocno no i ciągle przebywać. Go głaskały, dawały mu marchewki. Maja, może nam troszkę więcej opowiesz o tej książce Koniu na receptę. No to jest książka głównie o koniach, o właśnie o pomaganiu właśnie tymi koniami dzieciom, bo tam były dzieci akurat, kiedy się pomagało koniom. To jest też taka jakby jak człowiek się zwiąże z koniem, to jest też taka książka. To jest też książka o przyjaźni człowieka z koniem właśnie. To jest takie, jak koń zwiąże się z człowiekiem i one jakby nie atakują. Dokładnie, czyli jest o tej relacji między człowiekiem a zwierzęciem, w tym wypadku koniem, jak to się buduje i jak to jest ważne, tak? A właśnie koń to jest taki jakby, no jest niebezpieczny też zwierzęciem, może ugryźć, może kopnąć, a to strasznie boli. No ale to jest też takie zwierzę, które może pomóc człowiekowi. Tak jak na przykład ty będziesz dbał o konia, to on też może ci pomóc, jak na przykład nie masz wzroku. A na przykład twój przyjaciel nie ma. Dokładnie. To właśnie możesz mi pomóc. Zwierzęta potrafią się odwdzięczyć, tak? Za opiekę dobrą i za takie dobre traktowanie. Możemy przejść do drugiej części? Możemy. Może nam Ola teraz troszkę opowie? Ale no przecież Ola grzyby malowane. Dokładnie. Całą. No to galopem do gwiazd. Galopem do gwiazd. Dobrze. Teraz część druga, czyli grzywo malowane. Grzywo. Jestem bardzo ciekawa, o czym jest ta część. O tym, że o królikach. No właśnie. Że była taka bardzo ładna klacz i taki pan ją gonił, a jego... Nie zdradzajmy końca. A jej poddanymi były króliki! Gdzie ona szła, to króliki szły. Gdzie ona się podziała, to króliki były. A ona znikała w mgnieniu oka, a króliki zostawiały po sobie ślady. Mm-hmm. Na przykład miam zjedzenie wszystkich marchewek koniom. Czyli co, ona się przyjaźniła z królikami? No. Super. A dlaczego malowane? Malowane, bo te konie raz poszły gdzieś, no i były całe upaprane farbą.
całe. Maja? Tutaj, czy mi się nie wydaje, tutaj. W tej właśnie części dopiero przyjeżdża Gaja do nich? Nie. No była, ale tak ona dopiero pod koniec przyjechała do nich. To kim jest Gaja? Gaja. Koleżanką. Taką dziewczynką, która do nich przyjeżdża. To jest ta najlepsza koleżanka Jagody. A, okej. Okej. Ale no wciąż nie wiem, dlaczego grzywą malowane. Jak można malować grzywą i o co w tym wszystkim chodzi? Malować grzywą, dlatego że one raz przyszły, wszyscy mieli pomalowane grzywy, na wszystkie kolory, ogony, były całe farby, kopyta. Jak to się stało? Właśnie. Króliki je pomalowały. No właśnie, bo te same króliki same się pomalowały. Jeden był różowy. Skąd wziął farbę? Drugi był... Pewnie ukradły. Kradł komuś. I jeszcze w tamtym króliki nawet woziły do biblioteki. Po prostu króliki były wszędzie. A to się działo gdzieś na wsi? Gdzie to się działo? Na wsi. Tak, na wsi jakby tak. Na takiej wsi. No, tam były. To były takie doby. Góry. I tam było najśmieszniejsze. Sprawdzimy, Gajdo. Sprawdzimy, czy będziesz miała kontakt z koniem. Czyli na przykład takie coś. Przez chwilę udawaj konia i jedz to, co koń. Siano, jabłka i ten. Oble. No i ona musiała to jeść. Bo każdy tam musiał zdać taki jakby test, żeby zapoznać się z koniem. Musiała spojrzeć każdemu w oczy, każdego wyczyścić, każdemu zabrać warkoczyki. No ale jak spojrzała w oczy temu nowemu koniowi, który do niej przyjechał, zobaczyła, że on będzie w ciąży. A nikt o tym nie wiedział. Ale co to za nowy koń? Jak się nazywał? Nie wiemy. Nie pamiętamy. Chciałam powiedzieć, że ona tam na tamtym kursie, nie wiem, to chyba był impuls, ale nie wiem, który to był. I ona tam miała wyczyścić impulsa i on tak stał i ona tak się zaśmiała. Ty jak przy tablicy matematycznej i ona się tak zaśmiejąc powiedziała 2 plus 2 i wtedy ten koń 4 razy stuknął kopytem. I potem takie jedne jeszcze 4 plus 4, koń 8 razy stuknął kopytem. Wiesz co, muszę cię jednak wypróbować. Coś tam 120 plus 350. I ona wtedy w jego oczach wyczuła: żartujesz sobie ze mnie? No bo tak, konie potrafią podobno liczyć, tak? Można nauczyć koni liczyć. I ale nie tak bardzo. Dobry. Ale jak miałby stuknąć ponad 400 razy, no to już chyba nie byłoby... Bolałoby go. Tak. Tak samo jakbyśmy my mieli klaskać. To by nas bolało, jakbyśmy mieli 400 razy klasnąć. Dokładnie. Ała, boli mnie. Na szczęście my możemy mówić, tak? Czy w jakiś inny sposób pokazać wynik. Na przykład napisać go możemy, albo powiedzieć. No a koń nie ma tej możliwości. A może na piasku? Może napisać kopytem na piachu. No ale pisanie to już jest jeszcze inna umiejętność, tak? No ale koniecznie. Tak my... Na przykład 5 plus 5. Nie byłoby to proste. Coś 10. Mi się wydaje. Takie to pisanie kopytą. To też gdybyś próbowała stopą. Stopą. Na przykład palcami tak. No tak, tylko dla nas jest to łatwe, bo my już wiemy, znamy kształt liter, tak? Czy cyfr. A koń tego nie wie. No można mu pokazać. Wiem, co można robić. Można tak można napisać na przykład 5 na takiej bardzo dużej kartce, pokazywać na to i mówić 5. I potem jak mówisz, napisz 5 plus 5 równa się. A plus i równa się to jeszcze trzeba osobno... Znaczy myślę, że chodziło w tej całej scence o to, że konie to bardzo inteligentne zwierzęta i że można je nauczyć bardzo dużo. Liczenie to jedna z takich umiejętności, które przynajmniej w takim podstawowym wymiarze konie mogą opanować. Właśnie miał odrabiać dzieci. No też. To też taka umiejętność, którą na pewno konie mają, tak. I wtedy tam jeszcze napadły na nią króliki. Bardzo mnie ciekawi ta część. Chyba będę musiała sama ją przeczytać, bo myślałam, że tam jakoś więcej było o tym malowaniu. No, ale tam tylko się nazywało tylko dlatego, że te konie raz przyszły pomalowany z całą farbą. A tam przypadkiem ten właściciel nie był malarzem jakimś? Ale mamusiu, to na sam koniec, więc nic nie mów. A, to okay. Było, bo to było na koniec ostatniego rozdziału, więc nic o tym nie mów. Okej. Okay. No dobrze. W takim razie nie będziemy zdradzać, co... Było na końcu. Co i dlaczego, skąd się wzięło to malowanie. Powiemy, że książka jest ciekawa. No i przejdziemy płynnie do części trzeciej.
Czyli galopem. Do gwiazd. Do gwiazd. To jest ja. Tak. Wreszcie mi oddajecie mój głos. No i w tamtej części chodzi o to, że Gaja już z nim nie przyjeżdża i ona przyjeżdża tam sama. I oni tam zauważają, i jeszcze jedno, że tam Julka też złamała nogę, nogę, i bo tam, nie powiem tam tej historii, może sobie sami przeczytacie. I tam ich konie, tego pana, który tam był takim zaklinaczem koni. Zaklinaczem koni? No to jest zaklinacz koni? No to jego, nie mam pojęcia, ale jego... A jak myślicie? Nie wiem. Ktoś, kto zbawia koń. Rozmawia z końmi. Mhm. No dokładnie. A poza tym ta Gaja też potrafiła rozumieć konie. No właśnie. Czyli to jest taka osoba, która tak jakby potrafi rozmawiać z końmi, rozumie je doskonale. I właśnie tego pana z synami i z córkami byli tam ci koledzy. No i u nich, u koni, i u tych ich koni, i u tamtych, zaczęły siwieć im, zaczęła im siwieć z niewiadomego powodu grzywy i ogony. Nie, że robiły się takie szare, takie siwe. Mhm. I niektóre konie jeszcze miały takie gwiazdki na brzuchach. Czyli taka jakaś tajemnicza choroba do nich przyszła, tak? Tak. I nie dość, że to było, no to jeszcze do nich przyjechali filmowcy, bo chcieli nagrać film o Szogunie. Hmm. I tam oni tam przyjechali, mieli różne przygody z tymi filmowcami, odkrywali tę tajemnicę tych gwiazdek. A w ogóle dlaczego im się pojawiły te gwiazdki? No chyba nie możemy zdradzić, bo nie, o tym bo właśnie była ta książka. Koniec, to jest pod sam koniec w końcu. Czyli się cały czas zastanawiali, jednocześnie nagrywali film o Szogunie. Szogun. I jeszcze mieli zaplanowane, że zrobią taki jarmak koni. A na samym końcu to było. Taki festiwal. Tak, taki festiwal. Super. Gdzie konie mogły się zaprezentować i mogły też się dobrze bawić. A Maja właśnie robi nam wirtualne zdjęcia. Proszę uśmiech. Maja! Maju, powiedz nam, kto był twoim ulubionym bohaterem? Moim ulubionym bohaterem był Szogun. Oczywiście koń. Wiedziałam, że będzie koń. Szogun. A dlaczego? Szogun, bo był koń, który uzdrawiał. Uzdrawiał, czyli pomagał dzieciom. Tak. A jakiego był koloru? Jakiej był maści, to się mówi? Był taki brązowy. Piękny na pewno był. Maja chciała nam czyli zrobić wywiad takim nieistniejącym aparatem. Tak. A Olu, kto był twoim ulubionym bohaterem? Gaja. A dlaczego? No bo ona była taka fajna. I potrafiła rozmawiać ze zwierzętami. Czyli miała taką fajną umiejętność rozmowy, rozumienia dobrego zwierząt. Widziałam, że nie będzie zwierząt ulubionej Oli. Co wam się najbardziej podobało w tej książce? A zależy w której. A zależy w której? No we wszystkich trzech, co? Wtedy, tak kiedy ona zdawała ten test. Musiała jeść musiała jeść obrok. Obrok musiała jeść, o to ciekawa historia. Musiała jeść obrok. A Ola, co tobie się najbardziej podobało? A mi się najbardziej podobały króliczki. I w trzeciej części Gaja, przez to, że były tam te króliki, postanowiła sobie kupić królika i wzięła takiego, co jej mamie się nie podobał, bo on był taki, no taki nie najładniejszym króliczkiem i takie było napisane, że rozrabia, ale jej się bardzo, bardzo spodobał i okazało się, że on był w jej w takich snach proroczych i jej mama go jej kupiła. Super. Ona miała małego uszatka. Komu byś się polecił tę książkę? Komu byś się polecił tę książkę? Nawet 5, bo to jest bardzo ciekawa książka. No może, nie wiem, to jest też pouczająca, może do 10 lat. Mm-hmm. To jest bardzo podobny wiek do nas. Mm-hmm. Ale... Dla starszych dzieci ta książka jeszcze jest okej? Okay? Tak, bo to jest taka... Wydaje mi się, że będzie ciekawa. Dla mnie jako 9-latki była taka. Myślę, że ta książka najbardziej spodoba się wszystkim fanom koni, bo można się bardzo dużo o tych zwierzętach z tej książki dowiedzieć. Nie tylko. Ale myślę, że też nie tylko, bo... Jest nie tylko o koniach. Jest nie tylko o koniach, a dwa, są też ciekawe przygody dzieci, tak? No i...
No i raczej nie nazwałabym tego encyklopedią o koniach. Na pewno nie. Jest to bardziej książka taka przygodowa. Przygotowa. Obyczajowa, przygodowa. Nawet mniej przyrodnicza. No, zdecydowanie mniej przyrodnicza. Chyba galopowałyśmy do końca tego odcinka. No. Jeszcze raz polecamy Wam bardzo książki z końskiej serii Agaty Widzowskiej. Wszystkie trzy. A teraz powiemy Wam pa, pa! Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa! Pa, pa.